Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorp, witam was w 30. odcinku z Assassin's Creed Unity. 30. Kurde, szybko zleciało. W sumie prawie 2 tygodnie od premiery i już 30 odcinków nagrałem dla was, to jest naprawdę niebywałe. Ale teraz pytanie, gdzie się misja znajduje? Tutaj widzę, że w tejże dzielnicy. Tylko jeszcze tak patrzę, co by można było zrobić, zanim by się rozpoczęło tą fabułę. Tak szczerze mówiąc, za bardzo nie widzę opcji jakiejkolwiek, takiej konkretnej misji. Dalej mnie nurtują te zagadki Nostradamusa. Jest taka specyficzna robótka, że nad tym trzeba to przysiąść poza nagrywaniem, najlepiej. Albo wtedy, kiedy będę miał na to ochotę. Dobra, no to zaczynamy. Sekwencja piąta, wspomnienie drugie. La Halle Auble. Auble. Nie wiem, jak się w ogóle czyta po francusku. Musiałbym się nauczyć po pierwsze, a po drugie mieć już jasność, jak brzmi alfabet francuskiego. Okej, no. LOL, Arno, co ty odwalasz? Naprawdę. Czasami to już jest naprawdę chore, to co on odwija. No cóż, poradzić, to jest nasz Arno Dorian. Czekaj, co mi uciekasz? Nie ma. A co sobie myślisz? Dobra, skorzystajmy z naszego tradycyjnego parkoura, by nieco pobiegać. No i tak, poprzednia misja fabularna była naprawdę bardzo dopasowana do moich potrzeb. Nie chcę wam robić tej misji. Nie ma mowy. To najprędzej bym zrobił, no jakby była po prostu większa grupa do kooperacji. A zobaczymy, na razie nie mam z kim tego chłopa nagrywać. Kurwa szkoła. Bo naprawdę chciałbym sobie tego porządnego chłopa nagrać, kilka odcinków. Bo zapewne tęsknicie już za kopem. Ja też w sumie. I myślę, że ja nie tęsknię. Co na moja? Takie przyjęła po francusku, że ja w życiu bym nie zrozumiał. No, posuń się, kurde, koleś. Okej, okay, już mam przestępców do ubicia. Ale lagiem zawiało. Dostro. Słuchaj się. Dobra. Już bym jak dochodzić się tutaj. To może byś doskoczył, co Arno? Dobra, chcesz już po dachach chodzić koniecznie, to niech ci będzie. Już będzie. Dobra, najwyżej jakoś dojdziemy. Ale i co? 30 już odcinków jest. Mamy środę. Jutro będą 2 tygodnie, bo ten materiał nagrywam w środę. Żebyście mieli jasność. Bo nagrywam zapasówki, jak wiecie. No już wiecie na pewno. Dlatego żeby się z tą serią jakoś uwinąć bardzo szczegółowo, jeśli nie rozumiecie pod tym kontekstem zdania wyrażonego. Po prostu chcę przejść tak szczegółowo, żebym to jakoś przeżył, no bo większość zagrajmerów, że to już tak ujmę, przychodzi to bardzo szybko i tylko pod względem fabuły. Nie mówię, że to jest złe, ale po prostu to Nie czuję się tej takiej satysfakcji z tego, że wydałeś tą kasę na grę tylko po to, żeby zobaczyć jej główny wątek fabularny. Owszem, może są tacy, którzy tylko po prostu kupują grę dla fabuły. To nie mam nic im do zarzucenia, ale z drugiej strony to jest takie trochę słabe podejście do gry.
Ale co kto woli? Nie będę ingerował w potrzeby innych. To co woli? O! Skocz, Arno. No, takie rzeczy już robiłeś. 30 odcinków już jesteś podpakowany. Zobaczymy za kolejne 30 odcinków, jaki ty już będziesz koks. Woho! Tego by nawet Ezio nie umiał, szczerze mówiąc. Dobra. La ha ag ble. Dobra, no to ruszamy, nie? Zobaczymy, co to za misja konkretnie. All right, Lafreniere. Where are you hiding? Okej, okay, co teraz mam do zrobienia? Zbadaj La Halle au Blé. Zabójstwa pistoletem. No to szykujemy naszego pistolca na ostre sieki. Widzę, mamy kokardkę do zebrania. Tam jeszcze strzelają. Ja muszę się podleczyć. Tak mi przykro. Kurde, umiesz tu celować? Będzie chyba jakąś amunicję sobie skołować. Jest tu gdzieś niedaleko sklep? Kurde, trochę daleko. No bo bym sobie skołował amunicję, tak szczerze mówiąc, zanim bym tam ruszył. Chyba żywy macie ammo. No nie będę musiał do sklepu biegać za bardzo. A chyba wątpił w to, żeby była jakaś amunicja. Ale po prostu ostrzelaliśmy w nich. Taki był nasz cel po części. Dobra, do sklepu się przebiegnę. Jest on niedaleko. Mam taką potrzebę w tej chwili. Nie! Nie chcę. Zapomnij. O, i macie tu artefakt, przepraszam, spuścić mnie. Okej, dziękuję. Teraz tylko trzeba tam się dostać, nie? Więc jak się tam dostać? Podobno. O kurde, to trzeba uważać, to poważnie. Ale chyba już wiemy, jak się dostać. Więc to chyba też nie jest jakiś większy problem. W stylu parkoura, nie? Dobra. Teraz tylko jak? I won't give up. I will kill you. Ładnie, Arno ich tutaj wszystkich wykastrował, jak należało. No to jest Arno Dorian, no nie ma co tu mówić za dużo. Chyba największy madafaka fighter w historii rewolucji francuskiej. Dobra. A się po prostu dostaniemy, tak? Może trochę nieco walki zaprzestaniemy, nie wiem. To zależy tylko, co nam wpadnie w otoczenie. With all this, we could take on an army. Like to see them try and stop us. O, i mamy punkt widokowy chyba do zrobienia, nie? Zrobiłbym to, szczerze mówiąc. Zanim byśmy tam dotarli. Orzesz w pizdę, orzesz w pizdę. Kurde, no musieli mnie nakryć. Co za gnoje. Nie. No ja tak się nie bawię. Dobra. Takie walki, proszę bardzo.
rozbiarki nie są wielkie. Widziałem gdzieś tu punkt widokowy podobno. Wieża medyceuszy, no to tutaj musi być jakiś punkt widokowy w takim razie. Dobra, jest. I tu widzę, że do odświeżenia jest. O, to pewnie to jest w takim razie. Jako ten punkt nasz. Czyż nie? Jest. Dobra, pięknie. Chyba mogę. Tak, synchronizujemy. I tą wieżę medyceuszy to chyba widziałem z najbliższego tam jakiegoś trailera. Bodajże. Nie wiem, widziałem jak Arno wyskakiwał z tej kopuły. Nie wiem co to było. Ale na razie trzeba to odkryć. No i mamy odkryty punkt widokowy. I całą dzielnicę. Czekaj, ja bym jeszcze tych dwóch bałwanów powbijał. Dobra, posprzątamy. Widzę, że trudni są. No, i widzę, że więcej walki będzie. Jakoś na mnie nie działają te flaszówki. Kurde, słabo. Posprzątane. Raczej. Nie wiem, chciałem tylko sprawdzić strzał, ale mniejsza z tym. Jeszcze do sklepu przeszedł. To wszystko dokupił. Okej, okay. Z tych ciał pewnie mi się zwróci, to co wydałem. Pewnie, zwróciło mi się. Dawać wszystko co macie. I trzeba tam się wrócić. Chciałem tylko ten punkt widokowy odświeżyć. Więc tak czy inaczej mi się to udało. Teraz muszę się wrócić tam gdzie byłem. Dobra. Ciszej. Oh yeah. No i chyba powinienem znowu pójść po ammo, bo wiecie jak to jest z tą amunicją naszą, nieszczęsną. Dobra, żebyśmy mieli to z głowy po prostu. Okej. I trzeba już tą misję zrobić, bo inaczej będzie marnie, jak jej nie zrobimy szybko. Ale ja mu nie kazałem do siana wskakiwać, ale okej, niech robi swoje, Arno. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Przyjdziesz? Chyba nie przyjdzie. Okej, dobra, skoro mnie ślepiec nie widzi. Aha, o, trzeba tak załatwić.
Okej, okay. To tak załatwimy. W takim razie naszą sprawę. Ale może teraz byśmy nieco trochę podziałali po cichu w tej chwili. Jakby po prostu nie było. Chyba nania większą szkodę. Okej, okay, strzelca mogliśmy zrobić, bo to było wręcz wskazane. Ale co zresztą? O kurde, tam mamy co do zbadania. A więc co takim razie? Jakaś księga. Whatever he's planning, it's big. And now I know where to find you, Grandmaster. It hardly seems safe just to leave these lying around. O kurde, to będzie teraz nieźle. No to się teraz poszło. No, of course it can't be that easy, can it? O kurde. Trzeba będzie teraz uciekać, zakładam. O kurde. Teraz już nie ma żartu. Maybe I should have thought this through. Plain sight. Right. No cóż, nie ominęliśmy wszystkich obiektów. Nic się nie stało. Ważne, że wykonaliśmy tą misję. O kurde. Ale teraz wybuchło. I to się będzie tak paliło. Nie wygląda to za dobrze. Ale ok. No i okej, no to teraz skoczymy sobie do sianka. Ale co z misjami fabularnymi, bo tak patrzę, tu mamy już odświeżoną tą część dzielnicy. Taka dość wąska. O, możemy remontować klub towarzyski. Tu mamy tajemnicze morderstwa. I no misję z paryskich opowieści. No to nie jest tak źle. Dobra, to wiecie co? Najpierw sklep. O, jeszcze kasa przyszła, jakby tego mało było. Ale to się ta będzie paliło. Tak, dzień dobry. Już się widzieliśmy was 3 razy. Dobra. Teraz tak, no od czego by tu było można zacząć? No tak, od wyremontowania klubu towarzyskiego, tak przynajmniej myślę.
nie byłoby to głupie zrobić, wydać tam kilka tysięcy tych livrów na rzecz takiego klubiku, który by na pewno pomógł i zwiększyłby dochody naszego Arno. Łatwa rzecz tam dostać. A, może jednak jest. Musieliśmy trochę dobrze pomyśleć. O, mamy z tego siana, to zrobimy. Okej. I mamy nasz klub do wyremontowania. Okej, 1500. No to jedziemy z tym remontem. Ładnie. Hajsy nie poszły na marne. Przynajmniej się wydaje. Jakie tu mamy misje, bo widzę, że mamy wszystkie trzy. Kolejna misja pewnie jest jeszcze wyżej. Nie, chyba wszystkie misje są piętro wyżej. Nie, nie mam ochoty. Tu mamy karę dla podżegacza. Czarny gabinet, to jeszcze akurat nie dla nas misja. I ta misja już tym bardziej nie jest dla nas, bo wymaga 5 diamentów i kasy 12,5K. Ostro. To może wykonamy tą misję. Ona wydaje się łatwa. Mąci wodę trzeba zlikwidować. Tak też będzie. Okej. I jaka odległość go dzieli? 200 około metrów. No to zrobimy. Na spokojnie. Bez problemu. I wtedy może skończymy odcinek. Zobaczymy. Andresa Guzmana. To wyszukamy. Cóż za problem. Może jeszcze wybijemy tego przestępcę. Tylko to dało radę. O kurde. Okej. Posprzątałem. Myślę. Już to wszystkim posprzątałem. Widzę, że trzeba będzie kolejny punkt widokowy znaleźć, go odświeżyć, bo to się znajduje w dość nietypowej dzielnicy, której jeszcze nie znam za bardzo. Zobaczymy zaraz, jak to będzie. Zaraz odkryjemy tę dzielnicę, jeśli trzeba będzie, to się tak zrobi. A, za trudne. Już niedaleko. Te straże. No jest kiepsko. Jak na razie. A tak się chyba nie dostaniemy, nie? What the hell's going on? Second. Dobrze ukryć. Co? Kurwa, man. A teraz pierwszy. O, daję dupę w kogi. Jest. Kurde, ile tej straży tam było. Oszaleli chyba.
całkowicie. O, i przy okazji jeszcze przestępca z ubicia. Spieprzam. O, i nagroda będzie przy okazji za chwilę. Jaka nagroda? 25 kalibrów, no to pięknie. Jakiś drugi przekaz jeszcze do tworzenia mamy. Tak, ocenimy wspomnienie. I ładnie, zarobiliśmy sporo teraz. Ale ile tej straży tam było, to była tragedia. O, i się tam dostaniemy przy okazji. Co nas tam czeka? Nie byłem. Szczerze mówiąc, zobaczymy co na górze. O, jest jeszcze punkt widokowy do odświeżenia. Zrobimy go. Tak myślę. Że nie byłoby to głupim pomysłem. Odświeżenie punktu. Dobra, to odświeżamy i kończymy odcinek. Ale kurde, ile tego tam było. W sumie nie dałbym sobie z tym rady, ani trochę. Jakiś złodziej. Ja na razie nie zwracam na to uwagi, bo i tak już mam 100 tysięcy liwrów, pięknie. Jesteśmy już dziani, jeżeli chodzi o naszą kasę. Dobra, gdzie nasz punkt tutaj się znajduje? Okej, okay. Synchronizujemy i kończymy odcinek. Zakładam, że nas czeka sporo misji. Piękne widoki, normalnie nie wyobrażam. Okej, okay. No to sprawdzę jeszcze tylko jak z tą dzielnicą. O, tu już odkryło nieco większą część naszej dzielnicy obecnej. Ale ile jeszcze tu czeka do odświeżenia? To jest naprawdę masakra. Odkryliśmy chyba dopiero połowę Paryża, albo nawet mniejszą połowę. No jeszcze tu trzeba będzie odświeżyć. I tu, żebyśmy mieli jedną połowę Paryża, więc to jest i tak naprawdę ogrom. Co tu mamy? Tu mamy zagadkę Nostradamusa. Punkt nomady. Z tym muszę to kiedyś to ogarnąć. Mamy zadanie paryskich opowieści. I co jeszcze? W sumie to tyle. Mamy trochę roboty. A odcinek moglibyśmy skończyć w sumie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 30 odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I jest mi naprawdę miło, że już 30 odcinków jesteśmy razem. Co owszem, tylko 3 odcinki kooperacyjne. Ale jeżeli ogarnę inną osobę, chyba że skontaktuję się jeszcze z Lysiorem, żeby trochę koopa nagrać, to się nagra, a jak nie, to z inną osobą. Dziękuję jeszcze raz wam wielkie. Trzymajcie się, na razie. Jedność! We're ready to fight.